Siemanko, trochę mnie nie było w tym formacie. Ostatnimi czasy zagrywałem się w single playera, co jest bardzo peaceful life. I oddawałem się także streamowaniu dla tych dwóch osób, z czego trzecia to mój telefon. Ale tak się złożyło, że kilka rzeczy ostatnio mnie zabolało, więc stwierdziłem, że pomarudzę sobie na wideo, bo dla tego nie robiłem. A że mogę, to pomarudzę. Pierwszą rzeczą, które weźmiemy na warsztat, będzie Diablo. Diablo 4 oczywiście jest ogrywane teraz grubo wszędzie i w ogóle wszyscy klikają, ciupią. Diablo 4 kupiłem, bo peer pressure moich kolegów. Potem zapłaciłem niepotrzebnie 20 pierdolonych funtów, żeby zagrać tydzień wcześniej w grę nudną jak flaki z olejem. Znowu dzięki moim kumplom. Ale osobiście i prywatnie mnie Diablo tak nudzi, że po prostu do dzisiaj nie wbiłem jeszcze fabuły. Nie skończyłem jeszcze fabuły. I próbowałem sobie to rozłożyć na części pierwsze, rozbić gówno na atomy. Dlaczego tak się stało i dlaczego mi tak Diablo nudzi? Bo przecież trójka tak mocno mnie wciągnęła, tak się bardzo podobała, ale jak kolega zauważył, trójka to była przerwa między dwójką, chyba strzelę teraz głupotę, ktoś mnie pewnie zjebie za to, 9 czy tam 12 lat czekaliśmy na tą trójkę i dlatego może mi się bardzo podobała. Ludzie mówią, że fabuła w czwórce jest fajniejsza, a w trójce była z dupy. Ja jestem tak czwórką znudzony, że tej fabuły w ogóle nie odnotowuję. Cisnę grę, bo mnie kumple cisną, żebym kończył fabułę, żeśmy mogli grać w te wszystkie sezony, czy tam w cokolwiek się tam gra w tym Diablo. I robię to tylko może dla moich kumpli, ale jak widać robię to bardzo powoli, bo jeszcze nie skończyłem fabuły. Nie wiem dlaczego, ale jak w niektórych komentarzach pod moim postem i wideo, nudzi mnie ten Diablo. Jest to dla mnie tortura, żeby się w niego wkręcić i tak dalej, i tak dalej. Sama idea, że trzeba ukończyć grę, żeby zacząć grać w grę. Nie robię żadnych questów, tylko story, lecę, omijam wszystko naokoło, jak mi kumple doradzali, a potem się okaże, że tego nie wrócę, że będę taki znudzony, że tylko będę grał z nimi dungeony i to wszystko. Więc Jezu, nie wiem po jakiego grzyba kupiłem tego Diablo. Następnym razem chyba Diablo sobie oleję. Rozumiem, że tam jest rzesza fanów, która kocha Diablo, są fanami Diablo, ja nigdy w Diablo tak mocno nie grałem, poza trójką właśnie. I może to jest gra nie dla mnie i trzeba sobie odpuścić. Z drugiej strony tak, chcąc powiedzieć o tym Diablo, zacząłem myśleć, że przecież w Warcraftie też leci się story, a potem się wraca i robi się daily questy, inne eventy, battlegroundy, PvP itd., itd. Mimo, że ten schemat jest podobny, to mimo wszystko Warcraft jest o wiele ciekawszy. To jak jest zbudowane, skonstruowane i to, że się ukończy fabułę, story, to nie boli tak bardzo jak ta powtarzalność i nudność i te flaki z olejem w Diablo 4. Już nie chciałbym mówić takich głupich rzeczy, obrażając kogoś niechcący rykoszetem, że trzeba mieć upośledzenie, żeby w Diablo robić to samo na wyższych poziomach, te same nudne dungeony i tak dalej. Tam się wszystko tak zlewa w jedną taką bezkształtną, bez smaku masę, że ała. No to w sumie chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Możecie mnie za to zjebać, pocisnąć cokolwiek, ale to jest moje prywatne zdanie i takie jest, i takiego się będę trzymał i nie zmienię. Będę grał co piątek w tego Diablo, dopóki moim kumplom się nie znudzi i mnie nie uwolnią z tego i zaczniemy w piątek grać w coś innego. Jak na przykład w Sea of Thieves, którym się nie nudzi, gdzie mnie cieszy każda nutka, każdy dźwięk, każda tekstura. Druga rzecz, która mnie zabolała w tym miesiącu, można powiedzieć, albo można przełomie czerwca-lipca, to oczywiście nasz Wiedźmin. Ja pierdolę. Przy ostatnim sezonie, jak oglądałem ostatni sezon, moja żona po kryjomu nagrywała mnie z telefonu na koniec odcinka. Kończyliśmy oglądać odcinek i ja zaczynałem swój rant. W sumie to do samego siebie, jaki to jest chujowy film, co tam jest złego w ogóle i tak dalej. Moja żona nagrywała z ukrycia, wysyłając potem moim kolegom wideo, pokazując jak marudzę i z czym ona musi się borykać każdego wieczora po oglądnięciu Wiedźmina. Ten trzeci sezon skończyliśmy na drugim odcinku, nie wiem czy pocisnę dalej, bo nie wiem czy mam wystarczającą tyle woli i siły, żeby przez to przechodzić. Ja pierdolę, tam jest tyle złych rzeczy, tam jest taka kaszana, że to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Ale tutaj się nie będę za bardzo rozwodził, dlatego że jest na internecie łysy typ z brodą w koszuli czerwonej w kratę,
który rozkłada to gówno na takie atomy, że się w pala nie mieści, jeśli chcecie posłać, to tam jest wszystkiego złego. Ja mu nie jadę, bo ja go oglądam też, więc jak chcecie sobie posłać w detalach, to tam jest złego, chłop ma czas, pasję i zacięcie, żeby o tym mówić, to możecie sobie pójść do niego pooglądać z masakra, co oni z tym Railem robią. Do dzisiaj mnie to zastanawia i nie wiem, jak to jest możliwe, że mając na tacy Wiedźmina w książkach, czyli gotowy scenariusz, wszystko gotowe na konkretne dzieło, które moim prywatnym zdaniem pobiłoby Władcę Pierścieni, to robi się takie gówno jak ten pierdolony Wiedźmin z Netflixa. Tą showrunnerkę należałoby wystrzelić z wielkiej procy w kierunku Księżyca. Jak to Tomek Bagiński potrafił przełknąć i jak on to potrafi bronić i udawać, że tam się nic złego nie dzieje, że wszystko jest tracy, że on tam w ogóle o coś dba w tym filmie, nie wiem kurwa o co, to też mnie zastanawia. No, ale to jest coś, czego się nie dowiem, bo nie zadam mu takiego pytania, bo zniknie w gąszczu innych komentarzy na Facebooku i tak dalej. No to życie, trzeba coś się z tym pogodzić. Pewnie spróbuję przetrwać do końca, tylko i może dla Henika. Faktem, że jego układy walki z mieczem są zajebiste, to jest jedyny plus tego filmu, to wszystko jaskier w tych włosach, wygląda jak kurwa baran. A to te cringe'owe momenty, kiedy on tam próbuje mieć kurwa, próbują wcisnąć ten homo związek, czy tam homo flircik, jest tak cringe'owy, że musiałem to przewijać, masakra. Kolejna rzecz, powiedziałem ja to pierwszy, kilka tygodni temu, o tej dziewczynie ze streama, która pokazywała cycuchy i oczywiście miała tam w chuj oglądających. Ja trafiłem na nią przypadkiem na Twitchu. Odpalimy sobie teraz to. Zaraz po tym, jak ja to powiedziałem na moim YouTubie, tak się okazało, że powiedział o tym Rock, potem powiedział o tym Asmongold, a potem się pojawił artykuł na internecie, że ona kurwa zarabia 61 tysięcy, proszę bardzo, ta blać tutaj, że ona zarabia 61 tysięcy śpiąc, masakra, ona ma 6,4 milionów followersów, 20 dni temu wrzuciła 26-sekundowe nagranie z rozwiązanymi nogami. Masakra, patrzcie, to jest kurwa streamer, to jest taka niesprawiedliwość. Dupa ma kawałek cyca, jakiś tam ryj, instrumentalne usta, flecistki, rozwala nogi, kurwa, i to jest stream, ludzie walą tam, oglądają, przyklejają się pewnie do monitora, lecą pamięciówy, kurwa, tam w każdej z części świata. Klientka zerzy jak pączek. Żal mi trochę dupę ściska, bo ja bym tak chciał żyć jak pączek oczywiście, ale to taka niesprawiedliwość, że kurwa, jako facet musisz jednak jakiś content robić, jeśli chcesz na to zarabiać. Ja na szczęście robię to dla siebie, tak w sumie. Nie będę na tym nigdy zarabiał, bo nie mam czasu, pasji i zacięcia takiego wielkiego, żeby to robić. Ale jednak to jest taki rak. Ona jest rakiem, przykładem właśnie takiego raka internetowego i streamowego. Ona się nazywa Amorach. Na pewno ją znacie. Amoran. Teraz poszła gdzieś na jakąś inną platformę. Tak dalej, ale zobaczcie, no kurwa, coś takiego. To jest kurwa, jak się gra w gry, jak się streamuje, masakra. Ale z drugiej strony, wiedziałem, co to jest, ja na nią trafiłem, jak szukałem właśnie dropów w Warcraft, ona była, patrzyłem, miałem dość dużo oglądających, więc puch, mówię, będzie pewnie długi stream, to sobie obejrzę. A potem zobaczyłem, jakie jeszcze gry gra, w jakie gry gra i jakie, jedyne wideo, jakie trafiłem u niej na profil, to jest właśnie te wideo tutaj. Chodząca w bikini po ogrodzie i pokazująca cycy i dupę i w ogóle masakra. To wideo to jest z ostatniego miesiąca, ja tak grała właśnie w Diablo, pokazał to nawet chyba Asmongold. Dramat, po prostu dramat. Takich ludzi też należałoby ładować w katapulty i wystrzeliwać daleko w kosmos. Chociaż z drugiej strony tak sobie pomyślałem, gdybym ja był kobietą w miarę jakąś wyględną, na pewno był już bym daleko, dawno na OnlyFans, albo bym streamował z tyskami założonymi na uszy lub na czoło, żeby po prostu ludzie mogli to widzieć i takie barany, żeby mi wysyłały kasę, żeby takich frajerów naciągać i doić.
na kasę, no bo skoro możesz dostać kasę za dams, za wielki chuj, za free, za frajer, to dlaczego tego nie zrobić, prawda? Z drugiej strony nie mam nic o windzie, ale no to jest rak internetowy. Szczególnie dla mnie Twitch zawsze był czymś, Twitch dla mnie był platformą gamingową. Może ja się mylę, może jestem zbyt wielkim już boomerem i kumam czaczy i tak dalej, ale zaglądam tylko po to, żeby pooglądać jakichś streamerów przy okazji jakichś Twitch dropów, nie dlatego, że siedzę i się znów oglądam, bo tak nie robię. Ale wam powiem szczerze, że mówiłem sobie tak, że gdybym ja był fajną jakąś dupą, to też pewnie bym tak robił i golił frajerów, ale żaden szanujący się facet pewnie tak nie robi. I się pomyliłem. Pomyliłem się, bo trafiłem na typa, który tak robił. Kurde, był typ. I chyba nie zapisałem tego screenshota. Ajajaj. Kurde, nie zapisałem sobie screenshota. Był jakiś typ, który grał w Diablo. Może dla jaj, może się po prostu nabijał z niej. Grał bez koszulki, z gołą flatą. I ja mówię, kurwa, really? Ale myślę teraz po przemyśleniu, wydaje mi się, że to robił może dla zwały. Aczkolwiek, któregoś dnia, ja myślałem, że OnlyFans jest w większości dla kobiet i one tam tłuką kapustę, bo naciągają tych baranów w internecie na łatwy, szybki zarobek, za co nie ma ich co winić, bo to jest normalne, ja robię to samo. Ale trafiłem, kurwa, ale był jakiś taki baran też, tu proszę bardzo, Jack Jones, 3,4 miliona followersów i chłopak zasunął z tych swoich pranków, że udaje, że przygada przez telefon, jak widzicie, i tam coś się dzieje i wskakiwał w samochód z jakimś ludziom. Nie wiem, czy to było fingowane, czy jak z tą spluwą, ale nawet tak oglądalność, potem zniknął, jakieś problemy w kasie. Stwierdziłem, kurde, jestem ciekaw, na czym on teraz zarabia, bo go nie widzę w internecie. I w czym istnieje na internecie, że dalej ludzie go obserwują, gdzie nie widziałem już jego dawnych pranków, ani nic takiego. I okazało się, że Jack Jones ma także OnlyFans. Więc OnlyFans jest nie tylko dla bab. I faceci tam się to znajdują. I jak sobie powtarzałem, że jako kobieta próbowałbym łapać każdej możliwej się opcji, żeby łatwo, szybko zarobić i golić kasę z frajerów, co jako facet, kurwa, chyba bym nie dał rady. Weź na OnlyFans sobie założyć. Przypominam tą fazę, że ja jestem niewyględny, niepiękny i nieurodziwy. Ale chodzi o same takie mentalne, jakby, kurde, przełamanie się do tego, nie wiem. Ale w każdym razie, no chłopak jest na OnlyFans. Jestem ciekaw, ile zarabia. Ale jego kontentu nie będę sprawdzał. Rak internetowy, tam mówię. Rak! Co to się dzieje? Warcraftika odstawiłem, co mnie bardzo bolało. Bolało mnie, że nie gram w Warcraftika ostatnimi czasy i że nie mogę się skupić i zmusić i znaleźć czasu. Cisną mnie kumple z Diablo i tu jeszcze Wiedźmin, Next Gen próbuję robić sobie streamiki i grać i tak dalej, i tak dalej. Ale okazało się, że w Warcraftie pojawił się na Trading Post Netherdrake, powiedzmy, którego można używać w Dragon Isles. Pierwszy raz od wielu, wielu lat wziąłem się za grind i powiem wam, że cisnę te wszystkie punkty, więc mi się pewnie nie uda wbić tych punktów i zrobić tego mounta, ale ja się skupiłem i się staram grać w to, a zaczęło mi się podobać dlatego, że to cię zmusza do wykonywania różnych rzeczy, jakich dawno nie robiłeś, na przykład właśnie granie w Battle Petsy, wykonywanie World Questów, ciśnięcie dungeonów, rajdów. Kurde, to jest problem, u mnie może mi się uda. W każdym razie przez ten mój krótki, niezrozumiały wywód chciałem powiedzieć, że ten Trading Post teraz pierwszy raz odkąd istnieje spełni zadanie, jeśli chodzi o mnie, o moją osobę i zmusił mnie swoją nagrodą do tego, abym usiadł i każdego dnia chwilę pograł, próbując nabijać te punkty. Podnieśli je do 1400, więc nie wiem, czy mi się uda wbić, raczej wątpię, ale staram się, naprawdę się staram. I to z przyjemnością. I po tych kilku tygodniach, logując się do Warcraftika, poczułem taki powiew ciepłego wiaterku w moich gamingowych włosach.
bo mi się spodobało i zrozumiałem, że kurde, tęsknię za Warcraft Chickiem, muszę to oglądać częściej. Wiadomo, że ogranicza mnie moja praca i dzieci. Trading Post spełnił swoje zadanie i zmusił mnie do gry, z czego się cieszę, bo brakowało mi Warcrafta, na co nie zdawałem sprawy jak bardzo. Aczkolwiek z tych wszystkich gier, w które ogólnie teraz gram, dalej na pierwszym miejscu jest Sea of Thieves. To jak mnie cieszy, jak mnie wciąga. Zobaczcie sobie, ja wiem, że nikogo nie obejrzył, jest 4-godzinny kurwa link w moich filmach ostatni na Race, ale tak się dobrze bawiliśmy, tak dawno nie śmiałem się tak bardzo i nie cieszyłem z gry online, że po prostu masakra. I kurde, jakakolwiek, nie pamiętam jakakolwiek inna gra kiedykolwiek mi tak wciągnęła i przy ktoś tak śmiesznie, tak się fajnie bawiliśmy i tak wesoło. Bo Warcraft, wiadomo, z kumplami się grało online i w inne jak Division 2 też, ale tu z tą grupą, z którą pływam, z moimi kumplami ze Śląska, po prostu jest taki ubaw, że się w palenie nie mieści. To jest ta kwintesencja, ten smaczek grania online właśnie, odpowiednie towarzystwo i to, co można w grze robić, żeby się dobrze bawić. I żadna z gier do tej pory tego mi nie dostarczyła jak Sea of Thieves. Także na propsie, miejmy nadzieję, że Rare tego nie spierdoli. Jeśli ktokolwiek wytrwał do oglądania tego wideo, to wam dziękuję i finiszuję. Trzymajcie się, widzimy się gdzieś tam, coś tam. Staram się regularnie streamować w środy, chociaż to się chyba teraz skończy, przerzucę się na wtorki. Bo będę zmieniał teraz dzień pracy z domu na wtorek. I w piątki wieczorami jak gramy. Może uda mi się też inne wieczory streamować coś bardziej lekkiego. Jeśli ktoś z was zajrzy, fajnie, jak nie, pewnie nawet nie zauważy, bo tam nikt nie zagląda. Nie, żebym maludzi upłakał, tak naprawdę robię to dla siebie, jak już wiele razy powtarzam do znudzenia, po to, żeby poczuć jeszcze ten thrill tworzenia czegoś, montowania edycji, żeby być cały czas w tym samym jakby rytmie, żeby nie wypaść z obiegu z używania moich programów. Może mi się jeszcze to kiedyś do czegoś przyda, zanim uderzę w emeryturę albo zanim wykituję i polecę w siną dal. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, live long and prosper!